To, co widzicie w tym momencie za moimi plecami, to rewelacyjny film opowiadający historię Bloodhound, jednej z ciekawszych legend w Apex Legends. Ale oprócz tego, ten film jest zapowiedzią kolejnego eventu, który rozpocznie się już we wtorek, 7 kwietnia o godzinie 19. Jeżeli chcesz poznać wszystkie informacje na temat tego nadchodzącego eventu, zostań do końca odcinka, a ja życzę Tobie miłego oglądania! Tak jak wam mówiłem, film opowiadający historię Bloodhound jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli go nie widzieliście, to koniecznie go obejrzyjcie. Link do tego filmu wrzucam wam w opisie tego odcinka, także na spokojnie go sobie obejrzyjcie. Trwa ponad 10 minut, więc jest najdłuższym z do tej pory filmów udostępnionych nam przez Respawn Entertainment do Apex Legends i naprawdę jest rewelacyjny. Ale już wracajmy do tego wydarzenia, które kręci się wokół Bloodhound i na mapie powstanie nowa miejscówka dokładnie w północno-zachodniej części mapy gdzie już teraz możecie znaleźć martwego prowlera oraz charakterystyczne flagi, które zapowiadają to, że to miejsce na mapie zostanie przebudowane. I będzie dostępny nowy tryb nazwany Próby Bloodhound i jak sami twórcy tłumaczą, będzie to tryb, w którym staniemy do walki przeciwko sforze prowlerów, by zgarnąć wysokiej jakości łupy. Oczywiście będzie dalej normalny Battle Royale, czyli będziemy walczyli z pozostałymi drużynami, ale kto odważy się zapuścić w ten rejon mapy, będzie mógł zmierzyć się z prowlerami, a po ich pokonaniu e, wypadnie z nich wartościowy łup. W innych Battle Royalach już były takie truby, gdzie zombiaki czy inne potwory były również obecne na mapie. Takie połączenie PvP z PvE. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie w Apex Legends, jak te prowlery będą się zachowywały. Oprócz tego, że jeden martwy już tam leży, wyciekły już również modele tych prowlerów, także możemy przyjrzeć się im z bliska. Jak widzicie teraz na ekranie, wyglądają bardzo fajnie, są dość spore, czyli to nie będą jakieś małe potworki, tylko naprawdę... Pod Potężne bestie, z którymi będziemy walczyli. Mam nadzieję, że same złote przedmioty będą z nich wypadać. Mam nadzieję, że to doda trochę smaczku i urozmaici nam potyczki w Apex Legends. Oczywiście to tylko na czas trwania tego eventu, także od 7 do 21 kwietnia przez dwa tygodnie ten tryb będzie dostępny i będziemy mogli się w nim zmierzyć. Oczywiście zwykły tryb, zwykłe rankedy również dalej będziemy mogli grać, bo ja wiem, że takie pomieszanie PVS, PvP nie każdemu z was może odpowiadać. No dobrze, ale czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Oprócz tego dodatkowego trybu, już od 7 kwietnia, czyli od tego wtorku, od godziny 19, na stałe do gry zostaną dodane duosy, czyli w końcu mamy oprócz trójek również duo. Czekam tylko na solo i będzie już pełen komplet. Z duo się bardzo cieszę, bo nie zawsze mogę znaleźć dwie chętne osoby do grania, a we dwójkę zawsze miło się gra. Także bardzo fajnie, że duosy wracają na stałe. Do tego na stałe dodane zostanie stara mapa, tak że będziemy mogli grać już na zawsze na starej oraz na na teraźniejszej mapie. Bardzo fajnie, że Królewski Kanion wraca na stałe, bo to jest też bardzo fajna mapa i bardzo fajna odskocznia, że można sobie wybrać pomiędzy jedną a drugą mapą. Oczywiście to nadal nie jest koniec, bo czym byłby event bez przedmiotów kosmetycznych, a tych będzie całkiem sporo i tych płatnych, i nawet kilka bezpłatnych również będzie można zdobyć. Jak to zrobić, już pokazuję i już tłumaczę. Podczas eventu będzie następujący tor nagród, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć darmowe przedmioty kosmetyczne. Jak widzicie, jest bardzo fajna zawieszka bardzo fajny skin do Gibraltara i skin chyba do Longboa, ten ostatni. Żeby odblokować wszystkie przedmioty kosmetyczne, należy zdobyć 4000 punktów, a każdego dnia tego eventu, czyli przez 14 dni, codziennie będzie można zdobyć 1000 punktów. Także na spokojnie, nawet grając co drugi dzień, bez problemu powinno wam się udać zdobyć te wszystkie przedmioty kosmetyczne. I pamiętajcie, że to są darmowe przedmioty kosmetyczne. A co do tych płatnych, to mamy kilka zupełnie nowych skórek, jak widzicie, do Bloodhound Youngblood, do Bloodhound Również Wise Warrior, do Hawoka Redemption, do Watson Static Maiden, do Charge Rifle, Prowlera Crypto, Sztandar do Bloodhound i Skórkę do Ewy oraz do Mozambika. Będą one się pojawiały w kolejnych dniach. Jak widzicie, daty teraz na ekranie to właśnie w tych dniach te skiny będą dostępne do kupienia. Są one bardzo drogie. Legendarne skiny to jest 1800 monet, reszta po 500 i po 1000 monet Legend, także trzeba trochę pieniędzy wydać, ale te skiny są bardzo fajne i niepowtarzalne. I tak jak Rispon powtarza, one są dostępne tylko i wyłącznie w tych eventach, także one nigdy nie będą dodane do zwykłych skrzynek. Także, jeżeli chcecie mieć wyjątkową postać, wyróżniać się na polu walki, no to warto te kilka złotych wydać. Do tego jeszcze, za sprawą tego eventu, czyli obyczaje przodków, powracają skiny, które były dostępne, za sprawą eventu legendarne łowy. Także wszystkie 8 skórek, które wtedy były dostępne do kupienia, będą dostępne również w tym wydarzeniu oraz dodatkowo dostaniemy dwa rekolory skórek dla Rave oraz dla R301. Bardzo fajnie, cieszę się, że te skiny będą wracały, pewnie one będą co roku wracały w kolejnych eventach, w kolejnych nowych eventach będą dodawane nowe skórki oraz będzie możliwość kupienia tych skórek sprzed roku. Także pamiętajcie, jeżeli nie zdążyliście kupić skórek w evencie legendarne łowy, to teraz będzie również okazja, żeby to kupić. Tak właśnie wygląda event obyczaje przodków, które tak jak mówiłem wystartuje już 7 kwietnia we wtorek o godzinie 19. Gwarantuję, że wtedy odpalę live'a, także jeżeli chcecie razem ze mną zobaczyć premierę tego eventu, to zapraszam wtedy do mnie na kanał na oglądanie live'a. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Mam nadzieję, że równie jak ja, cieszysz się na event, który wystartuje już w ten torek. Dzięki, że oglądałeś, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to również zasubskrybować kanał. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!